W tym ćwiczeniu pokażę, jak stworzyć efekt akwareli na zdjęciu. Najpierw pokażę wszystkie warstwy, czyli window layers. Należy stworzyć duplikat razy 3 tego zdjęcia, czyli wcisnąć Ctrl J razy 3. Włączając dwie powyższe warstwy, zaczynamy od warstwy layer 1. Należy tutaj na tej warstwie dodać filtr wycinanki, który stworzy nam obraz z kolorowego papieru, czyli filtr Artistic Cutout. No i teraz jak go ustawić? Pierwsza opcja Number of Levels to jest ilość poziomów. Wystarczy wpisać tutaj 4. Im większa, tym więcej będzie kolorów widocznych na zdjęciu. Im mniejsza, tym mniej, jak widać. 4 to jest tak po środku. Edge Simplicity to jest uproszczenie ścieżki. No i teraz widać, jeżeli zwiększamy tą współrzędną, no to wtedy się rozmywa bardziej zdjęcie. Też wybieramy w okolicach 4. I ostatnie Edge Fidelity to jest dokładność krawędzi. Do 3 możemy tutaj ustawić. 2 to będzie tak troszkę więcej niż połowa, żeby te krawędzie były dosyć widoczne. Następnie zmieniamy sposób krycia tej warstwy, czyli zamiast normal wybieramy luminosity, czyli jasność. Kolejną warstwę, włączając ją, stosujemy filtr też artystyczny, tyle że suchy pędzel. Dokładnie oznacza to samo w rzeczywistości, co jego nazwa, czyli efekt suchego pędzla otrzymujemy na zdjęciu. No i tutaj wybieramy sobie brush size, czyli rozmiar pędzla. Ja tu wybiorę największy, najbardziej widać wtedy ten efekt. Brush details, czyli dokładność. Też widać, co się dzieje, jak zmieniamy. Im bardziej dokładne, tym bardziej wyraźne zdjęcie. I texture, czyli tekstura tego suchego pędzla. Też maksymalnie największe. I zmieniamy tryb krycia na screen. I ostatnią warstwę stosujemy tutaj filtr wygładzający, czyli filtr Noise Median, który wygładza nam ziarno na zdjęciu i zawartość sąsiadujących ze sobą pikseli. I teraz jaką wartość wybrać? No tak, żeby to ziarno nie było widoczne. Na przykład 12 pikseli już będzie dobrze wyglądało zdjęcie. No i ostatnią rzecz, którą musimy zrobić, to tryb krycia tej warstwy. Wybieramy tutaj miękkie światło, czyli soft light. I tu już widać gotowy efekt akwareli na zdjęciu.